Ojej, widzę, że to takie bardziej wesele w stylu boho, rustykalnym, tak? Jakaś stodoła, mech, drewno i kaktusy dla gości. Jak uroczo. Nie to, że ja się wtrącam, ale gdyby mnie ktoś zapytał o zdanie, to ja bym bardziej widziała te wesele w stylu księżniczki w pałacu. Może to dlatego, że ja po prostu księżniczką jestem. No, być może Baśka czuje się lepiej w otoczeniu stodoły i drewna. Ale ja nic do tego nie mam. No, w końcu o gustach się nie dyskutuje. Podobno. Niestety, patrząc po tych dekoracjach, muszę przyznać, że jednak nie każdy ten gust ma. Kelner! Dlaczego w mojej wegetariańskiej zupie nie ma mięsa? Kelner! Czy to jest woda mineralna czy źródlana? Kelner! Czy to jest krewetka tygrysia czy królewska? Tygrysia? A nie, to dziękuję. Jako księżniczka nie jem nic, co nie jest królewskie. Ups, kochani, uwaga na kolczyk! Momencik! Kelner, ale proszę zatrzymać pierwszy taniec państwa młodych, zgubiłam kolczyk! No, na szczęście się znalazł. Przecież ten kolczyk jest droższy niż to całe śmieszne wesele. O, widzę, że pani młodej się pomadka rozmazała. Powiedzieć jej czy nie? Nie, no nie będę mówiła. Nie chcę być wścibska. Nie jestem za blada? Nie, no nie smakuje mi to jedzenie. Czy będzie problem, jak zamówię pizzę? Sprawdzę, czy tu dowożą pizzę. Ktoś też chętny na pizzę? No ja niby Harvardu nie kończyłam, no ale z programów Janachowskiej wiem, że te talerze to nie tak powinny być ustawione. Nie postarali się. Wydaje mi się, że im chyba nie zależało. A wiecie, jak to mówią? Jakie wesele? Takie małżeństwo. No całe to ich małżeństwo będzie takie. Byle jakie. Myślę, żeby zostać wedding plannerką. Mam wrażenie, że mogłabym pomóc niejednej pannie młodej. Nie zrobić takich błędów jak tutaj. Żałuję, że nie sprawdziłam, czy w łazience w kranie jest ciepła woda. Pójdę sprawdzić. Ale chyba nie przesadziłam z outfitem, prawda? Nie chciałabym, żeby ktoś pomylił mnie z panną młodą. Czy panna młoda naprawdę myśli, że tą sukienką kogokolwiek oszuka? Przecież od razu widać, że z wyprzedaży. Mam wrażenie, że wzorowała się na mnie. No ale trudno. Jestem przyzwyczajona, że ludzie mnie kopiują i mi zazdroszczą. Taki już los księżniczki. Czy panna młoda ma białą sukienkę? Podobno w kulturze azjatyckiej biała sukienka oznacza śmierć. A poza tym nie pasuje jej do cery. Straszliwie podkreśla jej zmarszczki. Powinna raczej wybrać coś kremowego. Mnie nie pociesza. Znieczulica w tym państwie. 49, 50, o, 51. Jedna osoba powyżej limitu. I mamy dowód. No niestety muszę to zgłosić do sanepidu. No co? Nagrywam TikToka. No i co z tego, że jest wesele? Muszę wrzucać codziennie, bo inaczej algorytm mnie przestanie polecać. Okej, boomer. Ciekawe, dlaczego ślubu nie udzielał im papież. Albo przynajmniej biskup jakiś, nie? Ciekawe, że taki ślub udzielony przez zwykłego księdza jest w ogóle ważny. Warunki unieważnienia ślubu. Jak unieważnić ślub? Szukaj. Ślub w lipcu? No to jednak ryzykowne. No przecież wiadomo, że ślub powinno się brać w miesiącu, który ma R w swojej nazwie. Sierpień, czerwiec, nie? No niby to tylko przesądy, prawda? No ale jednak skądś się wzięły. Przysłowia to mądrość ludu. To jedzenie jest zbyt wymyślne. Te dekoracje są zbyt oklepane. Ta muzyka jest zbyt głośna. Podobno powyżej tam jakiejś liczby decybeli dźwięk zaczyna sprawiać ból. To wesele mi sprawia ból. To jedzenie jest straszne. Gdyby nie to, że muszę zjeść z grzeczności, to w ogóle bym tego nie ruszała. Wcale mi nie smakuje. Nie no, nie w ogóle. Wcale. Okrutne. Spakuj mi tego trochę na wynos. Przynieś drugą. Nie jestem zablana? Czy tylko mi się wydaje, że pan młody wygląda na nieszczęśliwego? Chyba żałuje podjętej decyzji. Ale spokojnie. Zawsze są rozwody. Jakie urocze serwetki. Jakby ktoś się mnie pytał, to na tej imprezie czuję się tak, tak, o i jeszcze tak. O, jaka urocza figurka ślubna. Popsuła się. Jaka szkoda. Kelner, można wyłączyć klimatyzację? Boję się, że mnie zawieje. Kelner, ale co tu tak
gorąco. Nawet na klimatyzacji oszczędzali, że tu taki ukrop. Myślę nad zbudowaniem własnej sali weselnej. Byłam na tak dużej ilości beznadziejnych ślubów, takich jak ten, że dobrze wiem, czego nie powinno się robić. Wygląda blado. Czuję dym, kochani! Chyba musimy się ewakuować! Koniec imprezy, musimy się ewakuować! Czuję dym! Mam wrażenie, że mam dzisiaj good hair day. Panna młoda ma bad hair day. Myślę nad założeniem kanału ślubnego na YouTubie. Wydaje mi się, że mam sporą wiedzę w tym temacie. Czy ma ktoś ładowarkę do telefonu? Co ja to będę robiła, jak mi się telefon rozładuje? Kelner? O której godzinie będzie wybierana królowa balu? Gdzie mogę położyć mój prezent? Wykosztowałam się. A kto też włożył pocięte gazety do koperty zamiast pieniędzy? Winna! Psst, kelner! Jak dam ci dychę, to wylejesz szampana na pannę młodą. No ciekawe, czy pan młody wie, co Baśka wyczyniała na wieczorze panieńskim. Baśka może być spokojna, ja zabiorę jej tajemnicę do grobu. Ale na wszelki wypadek opiszę mu wszystko na Messengerze. Za tydzień to małżeństwo będzie już tylko wspomnieniem. I jakoś mało tu kobiet na tym weselu. Chyba Baśka nie ma zbyt wielu przyjaciółek. Kochani, czy mogę prosić o ciszę? Kochani, będzie toast, kochani! Rozbite szkło. 7 lat nieszczęścia. Szkoda. Kochana Basiu i Piotrze, wiecie, że jestem waszą najbliższą przyjaciółką i tak naprawdę to małżeństwo istnieje tylko dzięki mnie, no bo przecież to ja was sobie przedstawiłam. Teraz trochę żałuję. Myślę, że byłabym w tym momencie na miejscu Baśki. Nie, nie, ja tylko żartuję. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Żadnego. Jestem blada. O, jaki uroczy balon! Żona! Już niedługo. I tak, kochani, to było już wszystko w tym odcinku Karyny na weselu 2. Jeżeli nie widzieliście odcinka Karyny na weselu 1, to koniecznie kliknijcie, zobaczcie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to proszę zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu treści. A ja już się z Wami żegnam. Pa, pa, buziaki i do zobaczenia! I obyście nie mieli takich gości jak Karyna na weselu. Pa!